dawna Chiny właśnie mówią, że Trump to niebezpieczną grę prowadzi, może doprowadzić do wojny Ameryki z Chinami, nawet tej wojny gorącej. No zobaczymy, co tam będzie. Relacje handlowe za pomocą własnych walut. Ja zresztą twierdzę od dawna, że za x lat, być może ja tego nie doczekam, ale za x lat Chiny oprawiła na złoto i wyrzucą euro i dolara do kosza, po prostu. No dobrze, a jak w tej sytuacji znajdzie się Unia Europejska? Przecież cła, jeśli będą wprowadzone, także będą wprowadzone na towary europejskie. Czy Europa odpowie wzrostem ceł na produkty amerykańskie? Pan Paweł Jabłoński, jak pan sądzi? Jak to może się rozwijać? Czy mam nadzieję, że USA nie będą prowadzili wojny handlowej ze wszystkimi i myślę, że oczywiście chcą przedefiniować całe stosunki amerykańsko-europejskie. Wręcz była wyraźnie wyciągnięta ręka do Wielkiej Brytanii, tak antyeuropejska, wyciągnięcie jej może nawet nie z Unii, bo ona sama o tym zdecydowała, ale z Europy. Ale myślę, że jednak oni się skupią na tym swoim największym konkurencie, czyli na Chinach, bo to jest dla nich jakby, jest inny profil gospodarczy, który stwarza dla nich duże ryzyko i ma ileś przewag, więc raczej nie spodziewałbym się wojny na wszystkich frontach, a zwłaszcza z Europą. Pan profesor Oczyński, króciutko, czy Polska tutaj może w jakiś sposób być trafiona tą polityką Donalda Trumpa? No myślę akurat, że w tej sytuacji, polityką, jeżeli mówimy, że tak powiem, o tym, co się dzieje, polityką, że tak powiem, bardziej na Pacyfiku, to jeszcze nie. Natomiast zobaczymy tak naprawdę, co się będzie działo w stosunkach z Europą. Tak? Objawia ten najniższy poziom szkół wyższych w Polsce, że Chińczycy właśnie stwierdzili w badaniach, to już parę lat temu było, że poziom szkół wyższych w Polsce tu jest najniższy, najgorszy. Oczywiście, że Polacy będą się zachwalać. Najgorszy. Bez pytania, czy są ubezpieczeni, czy i na jakiej podstawie mają prawo do korzystania z publicznego systemu. Wszyscy będą do tego uprawnieni. Powszechny dostęp do opieki medycznej ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. No i to jest pytanie, jak się panom ten pomysł podoba, szczególnie pomysł likwidacji NFZ-u, pan Paweł Jabłoński. Dla mnie ten pomysł, to już pomijam, że to są takie konwulsje z tymi całą służbą zdrowia. I trudno to ocenić. Ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to rozciągnięcie ubezpieczenia na wszystkich. Dokładnie na wszystkich, bez względu na to, czy płacą podatki, czy nie płacą. Składki. No w ogóle podatki, no bo tam jeszcze będzie za chwilę, powiem, PIT ma być zamiast składek. Więc to jest moim zdaniem wsparcie szarej strefy. Niepotrzebne. Natomiast ważne jest też to, że tam się zmienia konstrukcja finansowania tego. To ma być finansowane nie ze składek, tylko z PIT-u. A to oznacza, że się szykuje znowu rewolucja podatkowa, tak? Bo przecież oni nie odstąpią od tych pieniędzy, które dostają w formie składki. Muszą powiększyć wpływy podatkowe, żeby z nich finansować to i inne rzeczy. I to znaczy, że rzeczywiście co informacje o różnych jednakże zmiany w podatkach się są szykowane i te istotne potwierdzają się w ten sposób. I to jest, powiedziałbym, dosyć groźne, bo te zapędy obecnego rządu do, że tak powiem, grzebania w podatkach, podnoszenia jednym, zabierania drugim i tak dalej, no zazwyczaj kończą się dosyć takimi ostrymi rozwiązaniami niepotrzebnymi. Pan Piotr Kuczyński, no mamy w Konstytucji zapisane to, że każdy obywatel ma dostęp do służby zdrowia i to, znaczy ja to jest realizacja tego. Ja osobiście uważam, że powinien być, znaczy inaczej niż pan Paweł Jabłoński, uważam, że powinien być dostęp każdego obywatela do służby zdrowia darmowy. Tak jest na przykład w Nowej Zelandii, w której miałem okazję akurat doświadczyć, właściwie moja żona miała okazję doświadczyć, kiedy tam złamała sobie nogę i okazało się, że każdy, kto jest na terenie Nowej Zelandii, nie tylko obywatel, każdy i każdy, kto cokolwiek ma, nie tak ze zdrowiem, bije sobie nóż w rękę sam sobie, jest za darmo leczony. No, nie mówię, żeby iść aż tak daleko, ale uważam, że każdy obywatel powinien mieć to prawo. Wtedy zresztą, nawiasem mówiąc, bardzo spadłoby bezrobocie, prawda? No bo wielu ludzi po prostu zapisuje się do jako bezrobotne po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Więc to na pewno tak. Przy czym ja czytałem, ja się na ochronie zdrowia nie znam, ale czytałem parę artykułów i wynikało z tego,
że ten dostęp nie będzie na zasadzie takiej do wszystkich czynności ochrony zdrowia dla tych niepłacących składek, tylko do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego. Potem już recepty, szpital i tak dalej będzie płatne. No, chodzi o to, że teraz jest taka sytuacja. Więc właśnie nie wiem, czy to ma się zmienić, czy nie. No bo jeżeli... Płatne czy opłacane ze składek? Nie, płatne. No w tej chwili jest tak jak pan redaktor Litke mówi, że w tej chwili jest taka sytuacja i ja nie wiem, czy to się ma zmienić tak, żeby wszystko było wliczone, czy nie. Ale pan Jabłoński na pewno ma rację, że to będzie wymagało zmiany w systemie podatkowym. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zresztą pan premier Morawiecki wspominał o tym, że pewne elementy tego projektu jednolitego podatku, który został odrzucony, zostaną rozważone i włączone do nowego systemu podatkowego i nie ulega wątpliwości, że będzie to oznaczało wzrost podatku. Pan Tomasz Jabłoński? Znaczy, powiem właśnie, że przypomnę, że nawet prezes Kaczyński zapowiadał, że podatki animacji wzrosną. Natomiast myślę, że w ogóle likwidacja tych składek i, że tak powiem, przeniesienie tego na wszystko, na normalny system podatkowy byłoby dobrym i słusznym rozwiązaniem, tylko problem polega na tym, że przy okazji, przy poprzednich próbach podejścia do tego problemu, no były próby jakiejś dosyć gwałtownej rewolucji. Nie chodziło tylko o uproszczenie systemu, ale dosyć gwałtownych zmian wysokości składek i mocnym obciążeniu bogatszych Polaków, przedsiębiorców. No i to nie może się podobać, przynajmniej z punktu widzenia gospodarki. No dobrze, a gdybyśmy spojrzeli tak na zimno, no NFZ to jest jednak biurokracja. Lekarz często poświęca może 1/4 czasu kontaktu z klientem, z pacjentem na wypisywanie różnego rodzaju dokumentów. Są jakieś procedury sprawdzania, czy ktoś płaci składkę, czy nie płaci tej składki, więc być może ten system będzie tańszy. To jest dokładnie ta sama dyskusja, kiedy często mówimy, czy na przykład w kwestii wsparcia społecznego nie poszukać systemu, który jest automatyczny i formalnie rzecz biorąc zwraca więcej pieniędzy dla, że tak powiem, beneficjentów, ale za to nie wymaga systemu, który kontroluje, nadzoruje, sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do kwestii w ogóle samego pomysłu i początku, żeby służba zdrowia była powszechnie dostępna dla wszystkich, no to proszę zauważyć, że co do zasady my żyjemy w takim środowisku, w którym uzyskanie posiadania takiego ubezpieczenia jest stosunkowo proste. Nawet jak ktoś, że tak powiem, nie pracuje, to tam zawsze gdzieś przez członka rodziny może się podczepić na listę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest u nas osiągalne, tak? Więc prawie mamy pełne pokrycie z tego powodu. Tak, z drugiej strony. Ale administracji. Tak. Z drugiej strony, tak naprawdę u nas nie ma, i ja sobie nie wyobrażam przez długi czas, przyzwolenia na przykład na to, żeby odesłać kogoś, zwłaszcza przy zagrożeniu życia, i mówić: słuchaj, składek nie płaciłeś, mnie to nie obchodzi. Albo nawet w ciężkiej grypie, która się może skończyć z powikłaniami, tak? Bo to potem dużo drożej się leczy takie powikłania. Więc u nas nie ma na to przyzwolenia. My owszem jesteśmy, że tak powiem, naoglądani w amerykańskich firmach, w których ten system działa inaczej i tam widać, że kupę ludzi jest nieubezpieczonych i oni naprawdę mają problem, bo im się mówi: do widzenia, nie płaciłeś, no to do widzenia. I tam jakoś to działa, natomiast ja mam wrażenie, że u nas na coś takiego przyzwolenia społecznego nie ma. Stąd moim zdaniem to jest likwidacja pewnego rodzaju hipokryzji. To, co zechciał pan redaktor powiedzieć, być może też jakiś środek do zlikwidowania znacznej ilości kosztów. Rodzi się jeszcze pytanie o problem zadłużenia szpitali, bo znane są sprawy handlowania długami szpitali i tak dalej. Być może ten problem, kiedy służba zdrowia będzie finansowana z budżetu, zniknie. Pan Paweł Jabłoński, jak pan sądzi? Czy może być taki efekt? A z czego ma być finansowana służba zdrowia? No z budżetu. No tak, no bo ona jest de facto. Te składki ale przecież nie... szpitale zaciągały pożyczki na rynku, prawda? Potem ktoś... Szpitale były traktowane jak podmioty gospodarcze świadczące usługi. Ja proszę państwa. Starali się to zrobić w taki sposób, żeby na tym zarobić. Jednym to szło, tak jak to jest w świecie firm, a drugim nie szło. Oczywiście szpital nie jest zwykłą firmą, którą normalną firmę jak warsztat pan prowadzi, świadczy pan za drogo usługi albo za tanio i jest jakiś problem, to zamyka się warsztat i jest koniec, najwyżej następny jest w sąsiedniej dzielnicy. No, nie zamknie się szpitala jednego w powiecie, bo to byłby koniec, tak? Więc oczywiście nie można tego traktować zupełnie komercyjnie, ale też takie podejście wymuszające racjonalizację zachowań, kosztów i tak dalej jest wskazane. Niestety, tak jak słyszę to w tej chwili,
bo nie znamy dokładnie tego systemu nowego. Jak słyszę to w tej chwili, że to po prostu ma być dawane tyle, ile oni sobie życzą, to po pierwsze zniszczy się to, co się osiągnęło do tej pory, czyli tam ile szpitali dobrze działających, zarabiających, dobrze płacących, świadczących usługi na wysokim poziomie, bo oni zostaną nagle, że tak powiem, z tyłu. Natomiast ci, którzy sobie rzutko i radośnie rozdawali pieniądze, no to będą dalej je rozdawać. I to tyle, więc to jest akurat, to jest komercyjne podejście, ale już nie takie zupełnie absolutne. Jest, ma swoje duże zalety. Czyli że mnie się wydaje, że to będzie na tej zasadzie, że NFZ zastąpią urzędy wojewódzkie jakieś. Otworzone komórki urzędowe i oni będą. Ośrodki, tak, i one będą dzieliły. Ale zazwyczaj, to niczego nie zmieni według tak, mnie. Tak, znaczy nie, bo to jest pytanie, czy będzie cały ten system, bo oni mówią właśnie, bo po pierwsze, najpierw. Bo nie wyobrażam sobie, panie redaktorze, żeby było tak, że ile szpital sobie zażyczy, tyle dostanie. No, nie, to w to nie wierzę w ogóle, ale kompletnie. Tak, to brzmi w tej chwili, przepraszam, tak, to brzmi. No, nie no jest budżet i oni się muszą zmieścić, tak? W tej chwili są jakieś przetargi na usługi i tak dalej. Pytanie, czy to zostanie utrzymane. Ja myślę, że zostanie, bo to niemożliwe. Inaczej to miał pan rację, to się Szkoda, będzie gorzej. Zawsze to, że po startu znamy, jaki jest to, w tej chwili. To będzie dramat. Jeszcze będzie musiał nieźle nawijać, żeby uzasadnić, że znacznie więcej pieniędzy potrzebuje niż do tej pory. No, chyba, że powie za co. I rodzi się pytanie, jaka tutaj będzie rola prywatnej służby zdrowia. Tak? Czy ona w ogóle w tym systemie będzie jakoś mogła funkcjonować na styku z sektorem publicznym? Ja jestem bardzo złych tutaj... Mam bardzo złe przewidywania, patrzę na to, co się dzieje w ratownictwie. Gdzie no, ratownictwo to jest katastrofa. Tak, stwierdzono nagle, że tylko 51% minimum udziału państwa, żeby karetka była, że tak powiem, koszerna, bo to tak trzeba powiedzieć, żeby była dobra i żeby można było z nią podpisać, to państwo musi mieć w niej 51% udziału. To naprawdę trzeba bardzo długo myśleć, żeby dojść do takiego radosnego wniosku i myślę, że następne, jak już odbijemy karetki wszystkie, to odbijemy potem szpitale. No dobrze, to pomówmy o odbijaniu aptek. Jest taki pomysł, żeby były apteki tylko dla aptekarzy. No to może zaczniemy tym razem od pana Piotra Soroczyńskiego. Co pan o tym myśli? No przyznam, że jest to branża, no, którą znam tylko jako taki wdzięczny pacjent, klient, który korzysta z tej usługi. Ma pan aptekę na każdym rogu teraz. A i owszem, więc że tak powiem, no, do pewnego stopnia można sobie wyobrazić, że to jest zasadne. Natomiast z drugiej strony, no myślę, że bardziej to powinno być tak, że apteka powinna zapewnić, że ma znającego się na rzeczy człowieka, który będzie tam, że tak powiem, też służył radą i pomocą pacjentom, że tak powiem, że to będzie farmaceuta. Natomiast to, żeby był wymóg, żeby tylko i wyłącznie człowiek o stosownym, że tak powiem, wykształceniu mógł prowadzić aptekę, to chyba za daleko idące, tak? No, można by było sobie wyobrazić no, mnóstwo innych zacnych, że tak powiem, przedsięwzięć, gdzie też można by było wymyśleć, że tylko z takim a takim profilem, na przykład wykształcenia i to dopiero się zacznie. Tylko buty może sprzedawać szewc na przykład. Tak. Pan Piotr po szkole zawodowej szewc. Jak czytaliśmy ostatnio, pan wicepremier Morawiecki zdaje się, że oprotestował ten pomysł. I myślę, że on to wygra tę batalię w naszym imieniu zresztą, bo to oczywiście chore wybory. To pomysł Włodzimierza Perzyńskiego w wykonaniu Teatru Dobry Wieczór Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Spektakl będzie miał miejsce 4 lutego w sobotę w Lublinie w amfiteatrze Kościoła Kapucynów na Poczekajce, Aleja Kraśnicka 76 o godzinie 14. Oraz także 4 lutego w Kraśniku, w Szkole Muzycznej na ulicy Popiełuszki, obok gimnazjum numer 1 imieniem Szarych Szeregów, o godzinie 18.30. Natomiast 5 lutego w niedzielę studenci wystawią sztukę w Puławach, w sali przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na ulicy No i co? Dziękujemy za zaproszenie i zatem do zobaczenia. Nie wszyscy aptekarze, którzy farmaceuci są już.
wracać. Musimy bardzo spokojnie. Przyjdzie? I teraz koła się dobrze panie. No to dla nich nie będzie miejsca, to się zwija po prostu cztery placówki, no to do widzenia sieciom. Ale ważne jest tylko jedno, że całe badania wskazują na to, że ci, którzy w tej chwili prowadzą pojedyncze apteki, nie przejmą tego ciężaru tych likwidowanych wielkich sieci. I to jest... Będzie... I jaki będzie efekt? No za efekt myślę, że będzie kryterium uliczne. No ktoś będzie latał między aptekami i próbował znaleźć najpierw aptekę, a potem w niej leki. Ale przyznam, że kiedyś spotkałem się z podobnym, że tak powiem, uregulowaniem, ale było, że tak powiem, ono w normalnym takim biznesie, nazwijmy biznesowym. Któregoś pięknego razu kolega powiedział mi, że jest zainteresowany zrobieniem franczyzy oddziału banku. I mówię, słuchaj, no to nie ma problemu, to wiesz, tu jeden, drugą, trzecią, a nie, już się dowiedziałem, że w tym banku mogę mieć tylko jeden oddział, więc widać, że też dbają, że tak powiem, o odpowiednie rozproszenie, żeby się nie okazało potem, że ktoś będzie sieć sprzedaży trzymał w ręku, mając 62 oddziału osobiście. No ale przepraszam, to jest sytuacja jednego banku, tak? Każdy nie. Bank, no tak. Znaczy, a co innego, miał regulację, większość banków miała tu regulację, no, ale to znaczy, ona oczywiście że... wynikała z innych spraw, przepraszam. To no może. Tak, no ale to jest jakby tutaj sobie każdy, to jest ich prywatna rzecz, tak? Natomiast jakby państwo powiedziało, że nikt nie może mieć więcej niż jednego oddziału bankowego, no to mogło być dużo ciekawiej, tak? Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Piotr Kuszyński, główny analityk Domy Inwestycyjny Xelion. Dziękuję. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Sportowych. Dziękuję państwu. I pan Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Dziękuję. Za uwagę dziękuję Robert Liczkę. Zapis naszej audycji znajdą państwo na stronach gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Pominęła już druga. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od strony ukraińskiej wyjaśnień w sprawie sprofanowania cmentarza w Bykowni pod Kijowem. Nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS Galicjen i OUN UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, a także na ukraińskiej części cmentarza. Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak powiedział, że strona polska jest zaniepokojona eskalacją wydarzeń w ostatnich dniach. Na początku roku został zniszczony pomnik w Hucie Pieniackiej. Później na terenie Ukrainy nie został wpuszczony prezydent Przemyśla. Więcej na ten temat Sylwia Białek. Ambasador Ukrainy na spotkaniu w MSZ-cie, telefoniczna rozmowa szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak poinformował, że te wydarzenia były tematami rozmów strony polskiej i ukraińskiej. Jesteśmy zaniepokojeni tą eskalacją wydarzeń w ostatnich dniach. Wiceminister Spraw Zagranicznych podkreślił, że w sprawie dewastacji cmentarza w Bykowni nota dyplomatyczna została wystosowana błyskawicznie. Domagamy się zatrzymania winnych, ukarania winnych i domagamy się od strony ukraińskiej zapobiegania tego typu incydentom w przyszłości. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą Jan Dziedziczak powiedział, że jeśli strona ukraińska decyzji w sprawie prezydenta Roberta Chomyni cofnie, to przedstawiciele MSZ-u nie pojawią się na rozpoczynającym się w piątek forum polsko-ukraińskim w Rzeszowie. Wiceminister powiedział, że to będzie dopiero początek naszych reakcji, które będą naprawdę daleko posunięte. Sylwia Białek, Polskie Radio. Francuska policja nie chce udzielać informacji na temat pobicia polskiego kierowcy ciężarówki. Do zajścia doszło pod Paryżem. Marek Brzeziński. Sytuacja miała mieć miejsce na autostradzie A13 w nocy z poniedziałku na wtorek w miejscowości Mont-la-Jolie na dalekich przedmieściach Paryża. Okolice te nie cieszą się zbyt dobrą opinią i zaliczane są do tak zwanych trudnych społecznie ze względu na wysoką przestępczość. Polaka miałby zaatakować czterech napastników, gdy zatrzymał się na parkingu. Został boleśnie pobity. Jego ciężarówka została skradziona, następnie podpalona. Miejscowa policja, która odmówiła ujawniania szczegółów, powiedziała Polskiemu Radiu, że prowadzone jest w tej sprawie dochodzenie. Także konsulat Polski w Paryżu ograniczył się do stwierdzenia, iż w tej sprawie zostały podjęte wszystkie kroki dyplomatyczne przewidziane procedurami stosowanymi w podobnych sytuacjach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy wprowadzającej winiety za korzystanie z autostrad. Wysokość opłat będzie uzależniona od normy emisji spalin samochodu. Nie wiadomo jeszcze, od kiedy my to będzie pobierane. Z Berlina Wojciech Szymański. Dla kierowców z zagranicy przewidziano winiety 10-dniowe, 2-miesięczne oraz roczne. To, ile będą kosztować, zależeć będzie od tego, jak ekologicznym samochodem się poruszamy. Właściciele najnowocześniejszych i najczystszych samochodów zapłacą za 10-dniową winietę 2,5 euro.
właściciele starych, trujących środowisko samochodów nawet 10 razy więcej. W przypadku winiety dwumiesięcznej widełki rozciągają się od 7 do 50 euro. Winieta roczna ma kosztować maksymalnie 130 euro. Ustawa trafi teraz do Bundestagu. Następnie zostanie rozpisany europejski przetarg na budowę całego systemu. Jest mało prawdopodobne, aby zaczął on działać w tym roku. Realniejszy jest termin w 2018. Wojciech Rzymański, Polskie Radio, Berlin. Będzie biała księga w sprawie Brexitu. Theresa May zgodziła się opublikować oficjalny dokument przedstawiający strategię wychodzenia z Unii oraz zarysowujący akty prawne, jakie w związku z Brexitem zostaną przedstawione parlamentowi. To efekt nacisku ze strony szerokiej koalicji składającej się również z polityków partii konserwatywnej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie wszyscy posłowie konserwatywni chcieli tej publikacji. To Theresa Villers w rozmowie z BBC. Rząd obiecał, że będzie współpracował z parlamentem i jest wiele innych sposobów bez potrzeby sięgania po białą księgę. Ale kilkoro jej kolegów stworzyło z politykami opozycji sojusz, domagając się większej przejrzystości. Premier May ogłosiła w parlamencie swoją zgodę na białą księgę. W zeszłym tygodniu zarysowałam odważny plan na globalną Brytanię. Wiem, że w Izbie Gmin jest apetyt, by zobaczyć ten plan w formie białej księgi. Mogę potwierdzić, że tak się stanie. Księga będzie jednym z narzędzi ułatwiających parlamentowi kontrolę procesu wychodzenia z Unii. Wczoraj Sąd Najwyższy orzekł, że formalny początek Brexitu nie może nastąpić bez zgody parlamentu. Rząd zapowiada, że przedstawi stosowne akty prawne w ekspresowym tempie. Według części brytyjskich mediów mogą one trafić do parlamentu już jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prognoza pogody. I wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienie, a w górach rozpogodzenia. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki, a na Wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. W wielu miejscach mgły. Temperatura od minus 14 stopni na wschodzie przez około minus 4 w centrum do zera na Wybrzeżu. Najzimniej będzie w dolinach i kotlinach karpackich. Miejscami spadek temperatury do minus 20 stopni. Wiatr ma być słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po drugiej. O zdewastowanym cmentarzu w Bykowni. Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Premier Beata Szydło zapowiada, że strona polska podejmie adekwatne działania w sprawie sprofanowania cmentarza w ukraińskiej Bykowni. Przypomnijmy, w nocy nieznani sprawcy namalowali napisy wychwalające SS Galicien in own UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej i na ukraińskiej części nekropolii. W naszym studiu Grzegorz Ślubowski, redakcja międzynarodowa Polskiego Radia. Dzień dobry, witam. To nie jest pierwszy taki incydent na Ukrainie. Na początku stycznia wysadzony został w powietrze pomnik we wsi Huta Pieniacka, poświęcony pamięci Polaków zamordowanych tam w czasach II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów. To się zdaje układać w pewien cykl. No tak, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale wszystko wskazuje na to, że jest w tym udział jakichś osób trzecich. To znaczy, że to wykracza poza stosunki polsko-ukraińskie. Dlatego tak jak w Hucie Pieniackiej na napisach, które tam zostały zostawione, były błędy, na przykład ortograficzne w języku ukraińskim, tak tutaj mamy do czynienia z obraźliwymi napisami również, które jak rozumiem dotyczą UPA. Ja się opieram na tym, co napisał korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Kijowie, że tam są też obraźliwe wulgaryzmy, tak, ale dotyczące ukraińskiej powstańczej armii, więc to są napisy i antyupowskie, i antypolskie, i cmentarz jest, tak jak powiedziałeś, ofiar NKWD, więc nie ma to jakby bezpośredniego związku z historią polsko-ukraińską. No i to wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam dalej, chyba na wschodzie, trzeba szukać inspiracji tego typu działań. Komuś zależy na tym, żeby te stosunki polsko-ukraińskie były coraz gorsze. Zresztą i Polacy i Ukraińcy też przykładają do tego swoje cegiełki. To nie jest tak, że to jest proces, który gdzieś się odbywa całkowicie poza Polską i Ukrainą, ale akurat tak mi się wydaje, że te dwa konkretne przypadki, o którym powiedziałeś, to znaczy z Bykowni i ten z Huty Pieniackiej, to wszystko na to wskazuje, że to chyba nie dotyczy bezpośrednio Ukrainy i Polski. Możemy się domyśleć, jaki jest cel, jaka jest intencja tych incydentów. Teraz dużo zależy od rozwagi polityków po jednej i po drugiej stronie i w Polsce i na Ukrainie. No tak, i ta rozwaga, tak mi się wydaje, dwa tygodnie temu była, kiedy doszło do tego incydentu w Hucie Pieniackiej, to on został jednoznacznie oceniony i ze strony polskiej, i ze strony ukraińskiej. Ze strony polskiej wypowiadali się liczni publicyści,
jednoznacznie. Także wypowiadał się szef ukraińskiego IPN-u, pan Wiatrowicz, też bardzo jednoznacznie. I myślę, że tym razem będzie podobnie. To znaczy, to też nie jest tak, że nie mamy do czynienia z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich, bo mamy. Natomiast te prowokacje, które się odbywają, właśnie nie wiem, wysadzenie pomnika, czy te obraźliwe napisy, zniszczenie tak naprawdę części tej polskiej cmentarza w Bykowni, nie wiem, czy będą miały jakiś taki bezpośredni skutek, czy rzeczywiście te intencje tych, którzy to zaplanowali i zrealizowali, zostaną spełnione. Mam wrażenie, że jednak i ukraińskie, i polskie elity bardzo szybko to rozpracowują, w tym sensie, że... To też zamiar bardzo czytelny, umówmy się. No więc właśnie, to aż dziwne, że to taki czytelny, no bo jeżeli jest prawdą to, co napisał Jarek Junko, że tam były i obraźliwe napisy dotyczące UPA i miejsce, i ta Bykownia, i to, że to były jednak ofiary NKWD, a wcale nie ofiary UPA, no to jest... Pomieszanie z poplątaniem. Bardzo, to dokładnie tak, to jest pomieszanie z poplątaniem, tak samo jak pisanie napisów z błędami po polsku na pomniku kozaków w Wiedniu zamiast EU, L i tak dalej. No, dziwnie, że to tak mało profesjonalnie, no ale no, może też w tym jest jakiś zamysł, żebyśmy wiedzieli, a może to jest po prostu rzeczywiście brak profesjonalizmu. Nie ma co się nad tym rozwodzić, natomiast no... Prawda... A może z drugiej strony tutaj działa po prostu świadomość, jak funkcjonują media w XXI wieku. Wiadomo, że ta informacja, niezależnie czy napisy są trafione, czy niekoniecznie, czy napisane są poprawnie, czy z błędami ortograficznymi, pójdzie w świat. No tak, tak. I pewnie będą się nad tym zastanawiać media, i tak jak było to poprzednio, dwa tygodnie temu, że podawały to przede wszystkim rosyjskie portale i Live News, o ile dobrze pamiętam, to chyba jako pierwszy nawet podał. No tak jest i tym razem, pewnie tak będzie i tym razem, chociaż tego akurat nie sprawdzałem. Natomiast chciałbym też powiedzieć o tym, że te stosunki polsko-ukraińskie się pogarszają, znaczy realnie, znaczy to mamy do czynienia z pogorszeniem z wielu powodów. Powody są i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej. Myślę, że Ukraińcy mają dużo więcej do stracenia niż Polacy, w tym sensie, że bardziej im powinno zależeć na dobrych relacjach z Polską, a wydaje się, że no, traktują te relacje jak nie do końca poważnie. Znaczy, pamiętam tutaj taki wywiad i artykuł Tarasa Woźniaka i intelektualisty ukraińskiego, który powiedział wprost, że Ukrainie zależy na dobrych relacjach z Europą, z Niemcami, a Polska już nie jest, znaczy taki był sens tego, wydźwięk, że już nie jest częścią tak naprawdę tego i w związku z tym te relacje z Polską nie są najważniejsze. No poza tym rzeczywiście no, wiele razy tak się zdarzyło, że władze na Ukrainie bardzo lekkomyślnie podejmowały decyzje, uchwały dotyczące ukraińskiej powstańczej armii, dotyczące UPA, dotyczące właśnie tych zbrodniarzy, co tu dużo mówić, które no, w Polsce musiały zostać odebrane jednoznacznie. Także nie było tego patrzenia jakby w przyszłość ze strony ukraińskiej w Kijowie i no, reakcja polska jest teraz taka, że coraz więcej osób, tak mi się wydaje, gdzieś tam w obrębie tych polskich elit politycznych, chociaż nie do końca same elity, tylko gdzieś tam w obrębie, no mają wielkie pretensje do Ukraińców właśnie za stawianie na wynoszenie na sztandary, że tak powiem, ukraińskiej powstańczej armii Bandery, Szuchewicza i tak dalej, i tak dalej. Twierdząc i słusznie, że no, to jest działanie po pierwsze niemądre, znaczy, że to szkodzi Ukrainie zwyczajnie na świecie. No i że po drugie, no to jest gdzieś tam też działanie antypolskie, znaczy, że to nie jest oczywiście cel taki, że to jest wymierzone przeciwko Polsce, bo oni są traktowani jako przede wszystkim ci, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim o wolną Ukrainę, natomiast no, to też byli zbrodniarze, którzy popełniali zbrodnie na Polakach. No, tego Ukraińcy nie chcą pamiętać. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i kurs, jaki być może obierze administracja Donalda Trumpa, obrażanie się na Polskę, w cudzysłowie oczywiście, czy też odwracanie się od Polski, albo to dokładnie zrywanie kontaktu z Polską, nie jest najsensowniejszym rozwiązaniem. Całkowicie się z tym zgadzam. Dokładnie tak. Znaczy uważam, że Ukraina ma zły moment, że idą nie najlepsze czasy dla Ukrainy. Ukraina powinna... No wszystko na to wskazuje, tak? Takie mamy sygnały ze strony nowej amerykańskiej administracji. Przedstawiciele administracji Trumpa nie chcą się spotkać z przedstawicielami
administracji prezydenta Poroszenko. Mało tego, no już tak piszą przynajmniej niektóre ukraińskie media, że administracja prezydencka na Ukrainie, czy w ogóle ukraińscy politycy byli raczej zaangażowani w kampanię Hillary Clinton. No tam są jeszcze inne rzeczy, które nie są do końca jasne, bo to jest sprawa też współpracowników obecnego prezydenta Donalda Trumpa, którzy mieli też mieć jakieś powiązania z Janukowiczem, co też podobno zostało wyciągnięte przez ludzi, którzy są dzisiaj w polityce ukraińskiej. No ale to wszystko i ta chęć jakby, czy zapowiadana przynajmniej wola prezydenta Trumpa, że trzeba porozumieć się z Rosją, sprawia, że no, Ukraina jest naprawdę w dużo gorszej sytuacji niż Polska. No i Ukraińcy powinni to wiedzieć. No ukraińskie elity powinny być na tyle świadome, żeby dostrzegać to niebezpieczeństwo i szukać sojusznika tam, gdzie on jest. No a on jest realnie w Polsce. Dlatego, że na razie wśród elit polskich, mam wrażenie, panuje taki konsensus, że wolna Ukraina to jest część polskiej racji stanu. To jest bezpieczna wschodnia granica. Dokładnie, no i bezpieczna, i przestrzeń, i wszystkie korzyści, które z tego wypływają, chociaż jeszcze raz powiem, że to zniecierpliwienie tym, co robią Ukraińcy, jest coraz większe. Ale zadziwiająca jest postawa polityków ukraińskich, którzy muszą zdawać sobie sprawę z tych teorii, które krążą, które nie są oczywiście do końca potwierdzone i nie muszą się ziścić, ale jednak jest taka szansa, że ta teoria, która mówi o ewentualnym porozumieniu Waszyngtonu z Moskwą za cenę na przykład Krymu, a może i Donbasu, w jakimś sensie prawdopodobna jest. Na ile oczywiście tego nie wiemy, bo dużą zagadką jest, jak zachowa się administracja Donalda Trumpa, ale to mogłoby się ziścić w takiej czy innej formie. No, gdzieś tam teoretycznie jest to możliwe, chociaż trudno sobie wyobrazić, znaczy, no, jeżeli jeszcze można sobie wyobrazić, no, znaczy trudno sobie wyobrazić polityka ukraińskiego, który oficjalnie się zgodzi na to, żeby przyznać, że Krym jest na przykład rosyjski, no, albo który zgodzi się na to, żeby, nie wiem, tam Donbas, nie wiem, przyłączyć do Rosji, czy stworzyć jakiś, to jest chyba politycznie niemożliwe w tej chwili. Tylko czy będą pytania o zdanie? No to też trudno sobie, znaczy mogą być przymuszani, ale gdzieś tam o zdanie muszą być zapytani. Natomiast no, mogę sobie już wyobrazić na przykład to, że ukraińskie władze zostaną zmuszone do wypełnienia tych porozumień mińskich, Mińsk 2, które są w tej części niekorzystne dla Ukrainy, to znaczy przeprowadzenia wyborów już teraz na tym. Zdecydowany sprzeciw wobec protestu wyraziło kilka organizacji studenckich, m.in. Stowarzyszenie Studenckich został popełniony, tak myślę, błąd też po stronie polskich elit, które przez długi czas z racji tego, żeby Ukraina, że Ukraina była zawsze oraz po UPA zauważono w godzinach po raz stosunki właśnie z Ukrainą. Profesor Mieczysław Ryba, zwracała na to uwagę, określił, tam się że treści znaczy, Polska pozostawionych przez rządzała na ten temat, że gdzieś jest organizacja przypomniał sprawę z ukraińskim powstańczej armii. No i chyba to też skutkowało tym, że Ukraińcy pozwalali sobie na coraz więcej i więcej. To też gdzieś tam po naszej stronie chyba też jest i teraz widzimy, że pewne tematy zostały nieprzepracowane na wspólnej polsko-ukraińskiej historii o relacjach polsko-ukraińskich. Grzegorz Szymonowski, redakcja Międzynarodowa Polskiego Radia. Bardzo się dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
17 minut po drugiej. Czas na debatę dnia. Konrad Kołodziejski, jego goście. Wieczór Państwa. Rozpoczynamy debatę dnia. Państwa gośćmi są dzisiaj panowie Jakub Jałowiczor z gościem niedzielnego. Dzień dobry. Oraz pan Jakub Majurek z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Ukraiński rząd zapewnił, że zrobi wszystko, aby wyjaśnić obie sprawy. Jednocześnie potępił incydenty wymierzone w miejsce pamięci o pomordowanych Polakach. Polska wolontariuszka została zamordowana w Boliwii. Kobieta została ugodzona nożem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Cochabamba w środkowej Boliwii. Nieznani sprawcy napadli tam na przedszkole, które miało być wkrótce otwarte. Helena Knieć wraz z inną wolontariuszką przygotowywały ochronkę dla dzieci. Do ataku doszło we wtorek w nocy. Pomimo podjętej akcji ratunkowej wolontariuszka zmarła. Kobieta jest wnuczką brata księdza biskupa Jana Zająca z Krakowa. Helenka, która ma osoba, która była pełna zapału. Z tym wiadomo, że jest spoko religijna, ale otwarta na drugiego człowieka. Przyznać, że skończyła studia, pracowała, ale zawsze była włączona w działania wolontariatu. No to można oczywiście przeceniać, że to jednak jest niebezpieczny teren. Dlatego pojadę, żeby jednak być z tym dzieciom. Okoliczności napadu bada boliwijska policja. Śledczy w tej sprawie wszczęła także prokuratura okręgowa w Krakowie. Wszystkich chyba nowoczesnych dziennikarki spadły, w tej szkole kultury społecznej i medialnej odbyło się sympozjum pod hasłem Oblicza Dumy Polaków. Jak co roku naukowe spotkanie jest organizowane z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. W wydarzeniu wzięli udział wybitni prelegenci ze świata mediów i polityki. Spotkanie otworzył rektor, założyciel uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Bóg, honor i ojczyzna, i z tego wypływa nasza duma, z naszych osiągnięć. Dziękujemy, że tego by nie było też bez prawdy, porażkę w komunikowaniu tego, o co jej wielki dar albo wielkie nieszczęście. W momencie, kiedy opozycja zdecydowała się zawiesić protest na sali plenarnej Sejmu, dziennik Gazeta Prawna opublikował sondaż przeprowadzony na zlecenie gazety, z którego wynikało, iż większość ludzi albo nie wie, o co chodzi posłom opozycji, albo nie popiera blokowanie ulicy Sejmowej. Jednocześnie w tym samym sondażu większość badanych zadeklarowała, iż głosowanie nad budżetem, które zostało przegłosowane w sali kolumnowej przy udziale Klubu Prawa i Sprawiedliwości chyba dwóch posłów Kukiza, należy posłuchać, gdyż są wątpliwości co do jego prawomocności. Mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, gdzie w tym samym sondażu większość badanych przyznaje w jakimś sensie opozycji racji, że to głosowanie powinno zostać powtórzone, no a jednocześnie niespecjalnie wie, że właśnie w tej sprawie opozycja blokowała salę plenarną Sejmu. No i nawet jeżeli wie, no to można wnioskować z tych wyników, że nie popiera tego typu formy o to, żeby do powtórzenia tego głosowania doszło. Więc było oczywiste, że opozycja musiała zawrzeć opinię z tej sali sejmowej i ustąpić. Może tutaj, nie wiem, można było ewentualnie jeszcze politycznie ugrać na żywienie. Na przykład sprowokować marszałka Kuczyńskiego, dlatego by użył siły i wyniosł opozycji w sali sejmowej, co być może było politycznie korzystniejszym końcem tego konfliktu dla opozycji. Ale